Jakie palmy? Lecimy. Samo skręcę. Majster czeka. Żeby nie było. Na Cyprze jest ruch. Jak wielki Brytanii. Startujemy z lotniska do hotelu. Po drodze pan kierowca poinformował, że odwiedzamy po drodze 7 hoteli. Nas jest szczęśliwie drugi. Około 50 minucie mamy tam Cyprus. 5 dych na mieście, 8 dych i seta na autostradzie. Welcome to Cyprus. Bardzo przyjemnie. W życiu nie byłem na Cyprze. W Grecji byłem razy, natomiast Cypr pierwszy raz. 50 minuta powinien być nasz hotel, ale szczęśliwie sobie przejadę i zerknę, co się dzieje na dzielnicy. Sucho. 32 stopnie. No, musi być sucho. Z Polski wylatywaliśmy, było, proszę państwa, 8 stopni w Katowicach i lał deszcz. Wszyscy na lotnisku w Larnace, gdzie stopnie 32, dresy, bluzy, kurtki puchowe, długie, grube, gacie jeansowe. Widać, skąd przyjechaliśmy. Kierowca zdaje się nie przestrzegać przepisów zbytnio, bo to nie Niemcy, tu się pomyka. Tu się liczy tempo. W ogóle jest zasady siga, żyją spokojnie i luźno, tak jak w Grecji, podejrzewam. Właśnie ciekawostka, na Cyprze, jak widzicie, lecimy lewym pasem, bo na Cyprze jako byłej kolonii angielskiej ruch obowiązuje jak w Zjednoczonym Królestwie, lewą stroną pomykamy, a kierownica z prawej strony. W życiu nie byłem na wyspach. O, i żniwa mamy w maju. Słoma, nie mylcie słomy z sianem. Siana każdy musi mieć dużo. Wydaje się być, że tak się wyrażę, suchy i nieco wyschnięty. Jak Grecja w lipcu wygląda. Chociaż zdarzały się i w Grecji, jak bywaliśmy, zdarzały się i poważne półgodzinne opady deszczu. Coś wydaje się być płaski. Chociaż googlając kilka górek na całości wyspy, stwierdziłem, że Cypr ma około 300 km długości. Jest mniej więcej tak samo długi jak Kreta, natomiast Kreta jest, że tak się wyrażę, w talii węższa. Cypr jest dwa razy grubszy. Tak to można ująć w wielkim skrócie. Cerwałby komuś w benzynce? Nie ma dalika? Płasko, sucho, elegancko, 33 stopnie pyknęło, widzę. 15:23. Transfer do hotelu. Ktoś nigdy nie był na Cyprze, to tak wygląda. Paliwko jedzie, będzie tanio. Larnaca prosto, Hagia Napa prosto. Światowa szkoła czego? Angielska. English School. Na Krecie wydaje się być bardziej żyzno, tunel. To pewne są rejony Krety i Cypru, gdzie ta roślinność na pewno jest bardziej żywa. O, żywe drzewo. Rejestracje obserwowałem, są żółte, czerwone i białe. Czerwone to chyba wypożyczalnie krowy. Całe stado w cieniu. Co za historia.
chłopaki mają, gdzie w Polsce te roślinki typu pszenica, żyto, owies, tam jeszcze jest jęczmień, o złoty, skromny, ale złoty. U nas to było takie 5-centymetrowe. Było 8 stopni, przypominam, było rana. Ale deszczyk jest tu, natomiast Agenapa, około 30 km, jak sądzę, że nam zostało. Żółta rejestracja, czerwona, tym razem biała. Właściwie nic się nie dzieje, co ma się dziać? Nic się nie dzieje, jedziemy. Kierowca nie pali papierowo w środku, a mógłby. Chociaż jarał na zewnątrz, jak przyjmował. Sprawdzam na liście obecności, kim zaś jest pan Romek i jego rodzina. Zarabska. Krzysztoforos, mówię. A, Krzysztoforos, Kalimera, chwilę, mówię do niego. Dzień dobry, kolego. A, mile, zelinki. Troszkę mówię po grecku, ale niewiele. No i tyle, dawaj tu walizkę. Pyk, pyk, very heavy, no heavy, heavy, na 27 kilo. Musi być ciężka, bo... Trampki mam ciężkie. Macie czerwoną blachę z wypożyczalni. Wzdłuż trasy albo jakieś zbiory, pełno ludzi w tak zwanej ziemi grzebie. Nie wiem, czy widziałem cebulę, czy jakieś inne. U Niemca o tej porze być może już szparagi. Natomiast tutaj grzebią w ziemi coś, pomidor może, nie wiem, coś były białe kulki czegoś. Trudno ocenić przy prędkości zabójczej pana kierowcy, który nas właśnie gaje oliwne, malusieńkie, zgrabne. Do nas to pan kierowca ogarnia wzorowo póki co. Albo całe stada kóz, albo całe stada krów. Rolnicze obiekty. Jakieś przetwórnie, szału nie ma. Nie jest to Dubaj, ale czuć klimacik. Agenapa, tam jedziemy. O, grecka flaga pierwsza. Na kontynencie greckim te flagi są praktycznie na każdym domu zatknięte. Tutaj dopiero pierwsze, około 10 km do Agenapy. To będzie wielkie miasto z wielkim wieżowcem. Zbierzemy się pod pierwszy hotel, żeby wrzucić turystów z naszego wielkiego autobusu. A, lub w lewą stronę. Zapomniałem o tym rondzie, że lecimy na rondzie w lewo. To jest mocne. Widzieliście wieżowiec tam krzywy? Co? Gdzieś tam wieżowiec? Zobacz. Taki krzywasek taki. Na rondzie po lewo. Wszędzie tryskacze, nawadnianie. Pięknie, znak stop. W Turcji znak stop ma napis dur. Jak to zrobić, żeby pojechać? Jak się staje z tej strony? Proszę mają, to są sztuki walki. Niemożliwe, żeby na rondzie po lewo. Wieżowiec bardzo przyjemny. W tym hotelu mieszkamy? Nie. A my tam, gdzie te skałki, kawałek dalej. Jak na maj, bardzo przyjemnie, bardzo. Śmieci greckie, syfiarnia jest wokół prawidłowa. To będę hektary sprzątał, co? Że niby co, że? Za mandaty będą sprzątali, jak u nas w Polsce. Czego mną tak szarpie? Ziemia czerwona, słuszna sugestia. Gdzie jest taka ziemia czerwona jeszcze? W Grecji czy na Chorwacji? Na Chorwacji. Jakiś czerwonoziem. Rura z gazem wystaje, to było dobre. Hotelową zjeżdżalnię widzę. Czarnobylskie graffiti. Tu się spray chyba skończył opaką. No
Tak, trapeza. Trapeza to jest bank po grecku. Mówiłem, że troszkę gadam. Znam kilka wyrazów, oczywiście nie chcę się przechwalać. Już wiem, czego tam były plantacje. To były plantacje melonów. Właśnie pusto w maju, no. Czekajcie. Puściutko w maju. Dwóch turystów. Plus 30 u nas w autobusie. O, posiłki. Nie wiem, czy jest to już Ayia Napa. Czy tam Ayia Napa. Święta Napa. Kim jest Napa? Jest nie... Kim jest Napa? Nie rozgryzłem w Google'ach. Będę musiał pogooglać. Podobno sporo wschodniojęzycznych tutaj. To się wszystko zobaczy. Taką chatkę tu mieć na przykład sobie i mieć. No. Restaurant pusty. Wieczorami się wszystko zmieni. Dobra, dojeżdżamy pod pierwszy hotel, wyrzucamy pierwszych klientów, gości i lecimy do naszego. Pusto w maju. Wyrzucalnia pusto. Podbite pod pierwszy hotel Hrysofina. Państwo wysiedli. Następny przystanek jest nasz. Tak, trzy walizki mieli. Spryciarze. Wypożyczalka. Kimko z wypożyczalni. Ładne nowe. Fowy z wypożyczalni. Wypożyczalni prywatny. Basen nie czyszczony, ale naleją wody niebawem. Adams tutaj ma beach hotel. Wypożyczalnia. Dla mnie egzotycznie te literki zamiast PL w narożniku czy DE, to tutaj jest CY. Cyprus. Lecimy dalej do siebie. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.